Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i oczywiście widzimy się w grze Hollow Knight. Więc tak, w dzisiejszym epizodzie mamy nadal standardowe przypinki i powiem wam szczerze, nie pamiętam, czy coś obiecywałem, czy nie. Ale na dobry początek spróbujmy się zmierzyć. No tak, nie możemy się zmierzyć z Grimmem. Niestety Grimm wymaga, żebyśmy mieli tego przypinka z dzieciakiem. Czy tak to nazwę ze sobą, więc musimy zrezygnować z Longnaila. Ale tak, mniejsza z tym. Po prostu spróbujmy jeden raz, kolejny. Może się coś z tego uda. Tak właściwie, wiecie, na dzień dobry. A potem jak się uda, bądź też nie, to zajmiemy się nowymi projektami, planami i w ogóle wszystkim, o czym tak sobie pomyślałem teraz. Bo jest sporo, bardzo sporo rzeczy do zrobienia. A póki co, tak, rozpoczynamy pojedynek. I ta piękna muzyka. Kurczę, nie, już na dzień dobry. Widać, że jestem nie przygotowany. Nie, już widać, że nie przygotowany. Okej, dobra. Zawsze coś. Okej, dobra. Dobra, wniosek następny, on jest nieważliwy podczas tego czegoś, więc powinniśmy się bardziej skupić na unikaniu niż na zadawaniu jakichś obrażeń, które potencjalnie można byłoby było zarzucić i... Nie, jeszcze raz nie. Walka jest dla mnie zdecydowanie za szybka, żebym tak nie podchodził, nierozgrzany, nieprzygotowany. I tak. Odzyskajmy więc swojego cienia. Weźmy spokojnie Longnaila ponownie. Prawda, trzymam wrażenie. Miałem też wstyd podwójny. No i dobra. Zajmijmy się tym, o czym pamiętam, że trzeba się tym zająć, więc tak. Do widzenia nie z tym, bierzemy Longnaila i tak, z standardowym schematem. Idziemy dzisiaj zająć się kilkoma sprawami. Pierwsza znajduje się tutaj, w Deep Nest. Chciałem wam po prostu pokazać to, co ostatnio udało mi się zrobić, przypadkowo znaleźć. No i poniekąd też ogarnąć co nieco właśnie z tym wszystkim. A po drugie, udałoby się jeszcze sprawdzić, no tutaj to jedno chyba miejsce, bo wygląda jakby, wiecie, jakby coś tu jeszcze było, chociaż... Nie, definitywnie coś tu jeszcze jest, będę musiał jakoś to poszukać. Też to może później. No, a poza tym samym Deep Nest, co jeszcze jest tutaj, kolejna rzecz, którą musimy ogarnąć wcześniej czy później, czyli... Patrzę. Tu jest taka piękna biała plama. Inaczej mówiąc, cały Fog Canyon, do którego nie mamy mapy. Ani nie mogliśmy tam wejść, więc no. I zaraz zobaczymy. A póki co ja jadę do Deep Nest i spotkamy się za chwilę, jak będziemy na miejscu. O, tu jesteśmy w Deep Nest. W pobliżu, konkretnie mówiąc. Jak to się nazywało? No, Descent Village. I tak, oczywiście lama pełną parą, zamiast się przygotować porządnie to... No! Halo, przycisk. Jesteśmy potrzebni, a nie... A, zresztą... Jak nazwać... Nie wiem, czy to słyszycie, ale... No, a mi się znowu zacina. Nie, wiecie co, nie. To wszystko nie ma sensa. Najmniejszego sensa co nie ma. Za dużo życia tutaj sobie napisuję. Aha, jeszcze tamto. Wiecie co, nie. Bezpieczniej będzie, jeśli zamiast iść tędy i się męczyć, po prostu chyba pójdę naokoło. Ale się da w ogóle naokoło. Nie, wiecie co, z niedziałającym przyciskiem to ja nic tutaj nie zrobię. A nie wiem, czy naprawdę mam takie momenty, że mi się A zacina. O, teraz na przykład się zacięło. I do tej pory nie wyszło. Wiecie co, nie. Za dużo są te problemy.
Okej, okay. Umiem skakać, umiem dashować, umiem bić na klawiaturze, to trudno, zagramy na klawiaturze. Teraz zobaczycie mojego prawdziwego skilla. Nieograniczonego tym, jak mi tam zadziała, czy też nie, właśnie przycisk. Okej. Okay. Na to nie byłem przygotowany, dobra. Ale tak, to będzie ciężkie, bo nie ukrywam, nie jestem przyzwyczajony do grania w Hollow Knight na klawiaturze. No, ale tak, damy radę. Jeśli trzeba, to się przerzucę, dopóki nie ogarnę, czemu ten przycisk mi się tak zacina. Cóż, jakoś to będzie. No, zdecydowanie łatwiej mi się teraz skacze. Powiem, żeby lepiej mi się sterowało, ale łatwiej się skacze, więc tak. I w sumie, jak tak teraz o tym myślę, nawet nie wiem, pod którym teraz jest mapa. Pod tabem? Tak, pod tabem jest mapa, okej. No dobra, jak tak teraz myślę, to wracając, udać się tam, gdzie chcemy. O, najbliżej by było chyba od... Ja nie wiem skąd. Dobra, wiecie co, pojadę standardowo do Hidden Station, stamtąd będziemy lecieć przez tramwaje, taki standardzik, ale zbytnio mnie wymęczyło to podejście tutaj, więc nie tam przycisk. Okej, już się gubię w sterowaniu. Okej, D to jest Dream Nail, S to jest Super Dash, okej. I A to pewnie jest czarowanie. Ale tak, pewnie tego nie ogarnę i tak będę się gubił non-stop. I tak dalej, ale dobra. Nie płaczmy tutaj nad moim losem. Jednego mnie, który teraz musi grać na klawiaturze, chociaż całe życie był przyzwyczajony do pada, jeśli chodzi o tego Hollow Knighta. Tak, dobra. Teraz co tu jeszcze mam do ogarnięcia, tak na szybko, bo w sumie patrzę na tą moją listę i... No i nie wiem co. Poza tym, że tutaj jest jeszcze cały tajemniczy coś, które... możemy tutaj niby wyrzucić geo, co jest takie takie przerażające, ale... Wiem, te 9000, ja tego nie zrobię. Nie, żeby nie było mi trochę kusi. Przecież to jest takie kuszenie bardziej pewnie na zasadzie... No sobie nie pewnie, tylko jestem świadom, że to jest bardziej na zasadzie. Ciekawe, co by się stało. Bez przesady, mam teraz bardzo wielki szczytny cel, jakim jest zbieranie 9000, więc... Nie mogę sobie pozwolić na takie... wielkie wydatki, które mogły zrujnować moje finanse. I tak. Tak. Chcę tu jeszcze takie szybko ogarnąć, patrzę. No, definitywnie widzę, że na mojej liście jest dużo rzeczy. Ale większość z nich dotyczy masek. No, poza jedną, która głosi prostą bardzo wiadomość, którą chyba jesteście w stanie zrozumieć, czemu zapisałem. A głosi ona konkretnie zemsta na tym dużym gościu z City of Tears. Jeśli wiecie co chodzi, to odpowiedź jest prosta. W City of Tears, zwanym jako... Czy naprawdę tutaj zlamiłem? Miasto Wes. Inaczej mówiąc stolica Hollow Nest, tam gdzie jest ten kowal od ulepszenia naszego gwoździa. Jak zwał to zwał? Byli ci tacy duży czerwoni starczą, którzy byli strasznie okropni, biłem podwójnie i ciężko ich trafić, no to ubrać sobie, tak wiecie, mojego ulubionego Sharp Shadowa z Dashmasterem, rzecz jasna. Potem tak tylko daszować przez nich, z przyjemnością patrząc, jak oni giną. Ale tak, to jest tylko... Czy ja to naprawdę zrobiłem? Nie wierzę. A no tak, jeszcze on używa, zapomniałem. Ale wracając. No, bez przesady. Ja nie ogarniam w klawiaturę. I tak będzie lepiej niż z niedziałającym skokiem. A zanim ja się połapię w sterowaniu, to minie milion lat. Chociaż z drugiej strony można na klawiaturze będzie właśnie łatwiej tak precyzyjnie sterować w niektórych momentach. Jako, że tutaj tak, że tak to nazwę, nie ma kilku biegów, tylko jedno jest tempo, którym można poruszać postacią, co... No to już chyba łatwiej niż tak na gałce, kiedy gałka właśnie przypadkowo może nawet decydować, że atakuje w dół, kiedy atakuje do góry czy coś. Bo
tutaj bezpośrednio strzałkę trzeba wcisnąć. Tak, wiem. Archaiczny przyrząd, z którego istnienia. Pewnie mało kto z was jest świadom obecnie. Teraz tak, jak pójdziemy do góry, trafimy prawie tam, gdzie trzeba. Ja oczywiście będę pewnie dużo błądził, bo nie ukrywam, no zapominam ciągle, żeby wziąć ze sobą kompas. Ale damy radę, tak? No, nie, to jest żal po prostu. To jest godne pożałowania. Tak, ja nie ogarniam. Ale dobrze, nie przejmujmy się tym, to jest tylko... Dobra, może nie tylko, ale głównie wina tego, że nie ogarniam sterowania. A musiałem je zmienić przez głupiego pada. Teraz już nawet wiecie, nie są takie problemy sterownicze, jak było wcześniej. O, patrzcie, widzicie, tu jest ten taki, że tak nazwę właśnie... grab. To w sumie był. Teraz już go nie ma. I właśnie tak, tutaj chyc jesteśmy. O, tutaj coś wyżej jest? Nie. No, pełno kolców i tak udało się to zrobić. Tym razem za pierwszym razem, co ciekawe. Bez powrotu. Ostatnio się tak męczyłem, żeby to ogarnąć. Tutaj wędrowałem i tak się mówiłem, że zapomniałem się tam wtedy. Że po prostu masakra. Nie wiem, czy z 20 minut tam nie siedziałem. Parę razy może nawet padłem. Cóż, teraz jesteśmy gdzie? Zgodnie z tym, co jesteśmy w tym segmencie. Okej, dobra. Żeby nie było, wiem, że pewnie się gubicie w tym. Ja też czuję się trochę zagubiony, ale jednocześnie pewien że tak nazwę, pewien swego. Że idziemy w dobrym kierunku i ostatecznie trafimy tam, gdzie chcesz, byśmy trafili. No, może nie tyle, co kojarzę to miejsce, co wiem, dokąd zmierzamy. I to jest... nie to, gdzie chciałem, okej. Okay. Ale już wiem, gdzie jesteśmy dokładniej. Teraz tak, tutaj jest to, okej, czyli tamtędy wyżej trzeba przejść, jakby. A żeby tam się dostać, to trzeba było jakoś to inaczej w ogóle ogarnąć. Chyba tam niżej coś jeszcze było. Tak, chyba niżej tam trzeba było przeleść. Zobaczymy, może, może nie. Chociaż jestem prawie pewien, że tak, no. Dokładnie. Przejść tutaj było od drugiej strony, że tak nazwę. Mhm. I oczywiście otrzymam wrażenie w drugi sposób. Dobrze, dobrze. No w sumie tak zastanawiam, gdybym od początku zwyczaił się do grania na klawiaturze, czy byłoby tak dużo gorzej? Czy może byłoby lepiej, czy tak samo bym lamił? Wiecie, dla mnie jest to coś takie zastanawiające. Jest przyzwyczajenie, większość gier tego typu uruchamiam na padzie, nie sprawdzając wcześniej klawiatury. No i jakoś okazuje się, sterowanie klawiaturą nie zapowiada się aż tak źle. I teraz ławeczka. A, no tak. Zapomniałem, że w sumie nieważne, którędy wejdziemy, czyli tak jest dostęp do ławeczki. I dobra. Ławeczka sama w sobie jako tako jest mile widziana, więc nawet do niej możemy podejść. Ale nie jest naszym punktem podróży. I do niej idziemy bardziej w charakterze po prostu zapisu bliżej, miejsca, do którego zmierzamy. Więc hura, jej, udało się, mamy ławeczkę. Tym samym odnowiliśmy wrogów potencjalnych, których wcześniej mogliśmy tutaj już pokonywać. Na całe szczęście tym razem nie spowodowaliśmy tym samym żadnej katastrofy. I teraz tak tutaj. I... ta, to jest to... oj, to jest to miejsce. Zapominam się ciągle o niektórych aspektach, ale tak. Jesteśmy już prawie w dobrym miejscu. Czemu ja szarżuję? Wytłumaczcie mi, czemu ja sobie i wam to robię? Okej, tu jest super szybki. Nie, 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 nie wierzę. Oj, nie, nie, nie. Nie wierzę. Nie, ja nie wierzę po prostu w swoją lamę dzisiaj. Okej, okay, ten przeciwnik akurat z niczym trudnym nie jest, więc cyk. I jesteśmy chyba tu, gdzie wydaje mi się, że mieliśmy dotrzeć. Chyba. Przynajmniej mam taką nadzieję. Bo jeśli nie, no to będzie trochę kiepsko. Miacz, nie, nie, wiecie, nie. To już jest naprawdę wyżej mojego zrozumienia. Otrzymuję obrażenie na każdym kroku, to jest już powyżej nawet mojego poziomu lamy. Okej,
tutaj, tak? Jestem przygotowany na to. Na takie wód sprawy gotowy. I teraz tak. Okej, super, dziękuję. Bezproblemowo. Teraz hyc, dasz. Super. Okej. Jeśli chodzi o to miejsce, natomiast są w sobie tutaj. Tu byłem czy nie? Powiem wam szczerze, wygląda jakbym tu był, ale sposób, w jaki tu jest to wszystko przedstawione, wydaje mi się niepodobny. Pomijając ewentualne podobieństwa do miejsca, w którym byliśmy przed chwilą, to naprawdę wydaje mi się takie niepodobne. Tak, chyba. Chyba jakimś cudem. Tutaj. Nie, byłem, widać, że byłem. Okej. A tutaj jest jakaś tajemnica wielka? Nie. O, proszę, ściana. Ciekawe, tej ściany nie zauważyłem wcześniej. Chociaż dobra, jestem ślepy. Powinienem bić chyba wszystkie i. Dwóch kolegów? Trzech kolegów? Czterech? Pięciu? Co? Wiecie co? Nie, to takie piękne nie może być. Tutaj musi być jakiś taki haczyk. Pozwólcie, że zobaczę jedną rzecz. Kill. Czyli zabić. Pusty. Czyli pusty, pustka. Ho. Home, czyli dom. I patrzcie. Patrzcie, tam jest jakieś pustka, dom, coś. Czy dom. I tu patrzcie, nie mogę się ruszać nic. Jest to w formie dialogu, a tam w formie takiej jakby przechodnie myśli. Zabić. Dobrze, miałem instynkt. Dobra, w takim wypadku. Okej, a tu pewnie są te takie, te całe podróby. Tak, przewidywalne było. Przewidywalne było, że to podróby, te. Więc potem jak już to sprawdziłem. Ale co z tego, że to podróby. I tak, nawet jeśli podróby, to warto to otworzyć, żeby to ubić. Proszę. No tak, mówiąc wprost, tutaj zrobiłem to od razu, mówię, użyłem techniki, która była chyba poruszana na początku, gdy byliśmy Dream Nailer, że tam można sprawdzać przeciwników czy coś. Zawsze o tym zapominam, więc tak, jeden raz, jak to było takie dziwne, to chciałem sprawdzić, jak to zadziała. I okej, teraz wiemy już przynajmniej jedną bardzo istotną rzecz. Jeśli mamy podróbę, to ona ma myśli na zasadzie jakiś to chyba pusty, zabić i tak dalej. Nie wiem czemu, ale tak dobrze. I chyba wyszliśmy tym razem tutaj wyżej. Tak, definitywnie jesteśmy trochę wyżej niż byliśmy wcześniej. I to też potwierdza, że musiałem tu wcześniej być, chociaż muszę przyznać, że tego segmentu nie pamiętałem ani trochę. Bo tutaj to. Połączyłem tę wspinaczkę. To tak, można powiedzieć, że kojarzę. A. I czyżby to już było tu, gdzie myślę, że to było. O, chyba tak, chyba już jesteśmy na szczycie. I w miejscu, w którym przerwałem swoją podróż. Dokładnie. Witam ponownie w Fungal Wastesach. Muszę przyznać, dużo czasu minęło, zanim się zorientowałem, że w sumie tutaj jest właśnie takie jakby. Że tutaj właśnie było takie przejście czy coś i co ciekawe, od razu wpadłem w jakąś pułapkę, która mnie tutaj przywróciła. Ale okej, no wracając. Co ja w ogóle mówiłem przed chwilą? Mniejsza. Ale tak, właśnie dopiero tutaj się tak mniej więcej zorientowałem, że jest to miejsce, w którym jeszcze przynajmniej mnie do tej pory nie było. A póki co ścianka. I
prowadzi to do miejsca, w którym chyba też nas jeszcze nie było. Ciekawe. Ale pozwólcie, że zanim tam zajrzę, to pójdziemy tutaj, bo tu jakiś ładny domek jest. A ja lubię ładne domki. Co prawda najczęściej oznaczają one moją śmierć. Ale tak, zwłoki muchowego, nie wiem, wagabondy, to może być wędrowca, buntownika, coś takiego. Przepełniony infekcją. Okej, okay. Światło. To samo. A. Ciekawe. A tutaj? Nie, musi tutaj coś być. Tu jest błyszczące jasne, coś takiego, czy tam płonące jasność. A. Okej, okay, dobra, wiecie co, no, nie wiem co o tym powiedzieć. Jedne co mi przychodzi do głowy to sobie takie podsumowanie, przynajmniej nie boss, więc tak. A nie, byliśmy tutaj. O. To tego przejścia tu wcześniej nie było, czy jak? Nie, bo mówiąc szczerze, no... Nie wiem, nie... Nie, pewnie może było? Nie wiem, zresztą, dobra, mniejsza o to. Czy ty mieliśmy w ogóle coś do ogarnięcia? A nie jestem pewien, czy coś jeszcze tam było do zrobienia? Czy to było wszystko, co już chciałem zrobić? Ale dobra, mniejsza z tym, jak już przy tym, jak już tu jesteśmy, to możemy iść w sumie... w sumie to... do tego. Do Fog Canyon. Zobaczyć, co tam się kryje. I przy okazji jeszcze jest ostatni punkt, który sobie tak... można powiedzieć... może nie tyle, co przypomniałem teraz, że on istnieje. Co przypomniałem sobie, że w ogóle... tak, musimy się tym zająć. Musimy odwiedzić tego gościa, który tam sprzedawał wcześniej te delikatne przypinki. Pękliśmy delikatną siłę. No, a jednak wolałbym mieć ją sprawną, jeśli bym się kiedyś zechciał jakoś super mocno bić czy coś, więc te... niestety czekałem na kolejne wydatki związane z tym, żeby to naprawić, chociaż... szczerze powiedziawszy, chyba spasuje na obecny moment. W pierwszej kolejności chciałbym zobaczyć, co się kryje za tymi 9000. Chociaż te... pewnie popełniam błąd, tak się męcząc z tym wszystkim. Ale cóż... moja upartość, samoprzekonanie i tak dalej, no... powodują takie rzeczy. A dobra. A nie, tutaj jest to coś duże... a właśnie chwila, to duże coś... o, proszę. Dobrze, miałem pomysł. I co, to może posłuchać, pomyśleć? Pyszne. Czyli sobie po prostu grzybki żre. Okej. Dobrze. Grzybojad jakiś taki. I okej, jeszcze na wszelki wielki siadamy tutaj, żeby tak, zawołamy jego na wszelki wielki ponownie. I dobra. Wracamy do kanionu, w którym były wrówające meduzy, z czego małe były niegroźne, a duże były wkurzające, bo wybuchały we mnie. Zawsze. Także okej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I cóż, w sumie mam 24 minuty odcinka już za sobą, więc możliwe, że ten będzie trochę dłuższy. W sumie nawet fajnie by było zrobić dłuższy poniekąd. Dlatego, że no, chciałbym pokazać jak najwięcej tych nowości, posprawdzać się, nie tylko zajmować się pokazywaniem, co przez przypadek zrobiłem samemu i tak dalej. Ciekawe, czy gdybym idealnie Dasha wykonał, to dałoby się przed tym uciec. Bo w sumie to nie wiem. Wiecie, chodzi mi o cienistego Dasha. Bo ten cienisty tak w teorii przynajmniej pozwala unikać niektórych rzeczy. Dobra, to było tutaj? Czy...
widzę, bo w sumie... Nie, to nie było tutaj. Ale powiem szczerze, nie kojarzę. A. Dobra, no. Ciężko powiedzieć, co to jest, że tak to nazwę, ale... Ogrody Królowej. Okej, okej. No, okej. Nic zdać, nic, jest po prostu okej. I szczerze się nie spodziewałem, myślałem, że tutaj ten kanion będzie jakiś taki rozległy, duży i w ogóle, a tutaj tak nagle kolejna nowa lokacja. To ten kanion musi być naprawdę chyba jakąś taką, taką zwyczajną przejściówką tylko. Prawdziwe lokacje to są jakieś właśnie takie wokół. Dobra. Pewnie już milion rzeczy popomijałem. Więc powiedzmy, że tak, zanim coś to jeszcze tutaj zajrzę szybko. Jakieś takie inne zakamarki. A nuż coś odkryjemy fajnego. I tak tutaj. Muszę przyznać, podoba mi się styl tej lokacji. Taka ładna, fajna. Jakąś furtkę sobie otworzyłem. A. Aha. Idąc z jedną stronę musimy mieć tego cienistego dasza, a drugą stronę możemy od tak po prostu przejść, jakby nigdy nic. Ciekawe. Dziwne. Ale dobra. Nie będę może narzekał, czy marudził, czy tam w ogóle kwestionował tego wszystkiego. Tylko po prostu zobaczmy, co skrywa w sobie to miejsce. Bo wydaje się być bardzo ładne. Jedyne, czego się obawiam... O, to już jest Frog Canyon znowu. To, że często ładne w tej grze oznacza zabójcze. Okej. Okej, czyli jest tu chyba jakieś... Nie wiem, czy to jest co ma być i czy tam coś fajnego jest, ale... Powiedzmy, że tak, tędy pójdę i zobaczę, co tam się skrywa. A. No, to było wredne. Tylko wiesz? Naprawdę było wredne. No, nie wierzę. Nie wierzę w swoją lamę po prostu. Nie, ja powinienem sobie odpuścić to wszystko i tutaj nawet nie zaglądać. Pewnie zginę od tego, ale dobra. I... jakieś... kolejne miejsce. Okej, niebieskie punkty życia. Warto wiedzieć. I czyżby Wanderer's Journal? Nie, Hollowness Seal, okej. Czyli więcej niż Wanderer's Journal. Nie wiem, jeśli... Nie pamiętam dokładnych kosztów, ale może to być jakoś dwukrotność. Potencjalnie. No, może. I proszę, przypadkowo odkryłem kolejne jakieś ładne miejsce. Stop, więc dobra. Dobra, dobra, jeszcze raz dobra. Zobaczmy, co tu się skrywa. Zarośnięty mount, nie pamiętam, co oznacza, ale... Jakieś zarośnięte miejsce. Pełno tu kolców. Takich podłogowych kolców, co mi się nie do końca podoba. Ale dobra, znaleźliśmy i to się liczy. Zwiedzamy. Jest dobrze, jest jej, fajnie, nowość. Oczywiście, można było się tego spodziewać. Chociaż z tego, co widzę, co tutaj... Jako tako nie dali jakiegoś super groźnego przeciwnika, tylko komary. Jakby to miejsce było przewidziane na dużo wcześniejszy poziom niż to, na którym ja jestem, czym poziom etap rozgrywki chyba prawidłowo było, można nazwać. Tutaj ciężko mówić o pełnoprawnych poziomach czy coś. A tak to proszę. Przeciwnicy na jedno uderzenie. Bezproblemowe poruszanie się. Tak, prawda, mógłbym wziąć ze sobą przypinkę, która pozwala mi zbierać pieniądze opuszczane. Ale już trudno się mówi, bez tego też przeżyjemy. Wiesz tak, marudzę, że muszę 9000 zbierać, a z drugiej strony nie zbieram, kiedy mam okazję, no. Standardowy ja. Ale dobra, a...
Okej. Usłysz mnie. Usłysz mnie. Okej. Nie wiem, co to jakieś taka, jakby, przerażony duszek z Pac-Mana, ale okej, wezmę to. I co to? No, co to? Co to? O! Możemy krzyczeć. Okej. Okej. Możemy tak jakby krzyki ku górze wypuszczać. Fajne. Kolejne zaklęcie do kolekcji. I tutaj mogę powiedzieć szczerze, nie wiem, czy będę z tego korzystał, bo nie. Takie wypuszczenie tego w górę fajne, ale pewnie bym to o tym zapominał, tak samo jak zapominam nawet o zwykłym ataku, czym takim, wiecie, no, jak to się nazywało? O tym takim najprostszym ataku przed siebie, magicznym. Dobra, mniejsza, czyli tutaj polazłem, tutaj spadłem. Czyli taki mini lokacyjka. Ja rozumiem, ta lokacja byłaby zablokowana, gdybym nie miał tego, albo nie wszedł temu do dołu. Okej. Okej, dobra. Fajnie. Jak może fajnie, że wcześniej się tutaj nie pchałem, ale z drugiej strony nie wiem, jakim cudem też udało się pominąć całą lokację. Tak, to chyba tylko ja potrafię. Ale dobra, mniejsza z tym. Jeju, jaka piękna muzyka. I... A tak podobny sobie do tego, który robił ten boss ci chyba. Nie pamiętam, jak się ten boss nazywał, ale ogólnie to był ty. A coś, to było w tej wiosce modliszek. No tak, Mantis Lordy. Lordowie modliszek, no tak. Jak ja mogłem tego zapomnieć? Przecież to było takie iść do zapamiętania. Tak to tylko ja potrafię. Znaczy wiadomo, przypomniałem sobie, więc i tak brawo ja, że nie jestem aż takim nieogarem w pamięć. Że nie przypomniałem sobie nawet tego wszystkiego, ale z drugiej strony takie trochę smutne, że nawet z takiego czegoś prostego nie potrafię zapamiętać. No cóż. Dobra, ale mniejsza z tym. Ogarniamy, co tam trzeba, zwiedzamy, sprawdzamy. Okej, dobrze, że zdaszowałem w ostatnim momencie. I tak, tym razem nie zdążyłem zdaszować. Okej. Po pierwsze... Okej. Ponownie. Po drugie, albo mi się wydaje, bo to... Jeśli już trafi, to zadaje nawet sporo obrażenia. Aj. Co prawda ginę tutaj, tak. Nie ogarniam, ale... O, dobra. Wszystko inne możemy odłożyć na bok. Widzę najważniejszy znak w całym Hollow Knightie. Nie, tam definitywnie coś jest. Nie wiem, czy to trzeba nakrzyczeć na to, żeby to otworzyć, czy jak? Dobra. Słyszycie co? Dobra, oni ogólnie mówią, że to intrygujące miejsce, piękne i tak dalej, ale ciągle się kłócą i nie wiedzą, gdzie mają pójść. Dobra, Cornifer. O, słyszałeś o królowej Hollow Nest? Tak właściwie to... Te ogrody były kiedyś miejscem jej ucieczki. Teraz jakieś podłe typy chodzą po całym tym miejscu i... Rośliny trochę zdziczały. Tak jak jest to niegościnne, bardzo podoba mi się podróżowanie tutaj. Chcesz zobaczyć moją robotę, czy co udało mi się do tej pory zrobić? Oczywiście. A wybrała mnie. Oj, dobra, tu ją gada, że... Czyli nie chcesz tak dalej, czyli dobra, czyli trzeba enter to potwierdzić, dobra. Mam w ten sposób teraz mapkę. Czyli co tutaj jest? A, tu jest ławeczka. Dobra. Teraz widzimy miejsca, w których byliśmy.
Okej, okay, tam od dołu też byliśmy, czy co? Bo wam szczerze, trochę nie rozumiem tego miejsca. Chyba, że my jesteśmy... Nie, tu jest jedna ławka, więc... Wygląda na to, że nawet tam nie byliśmy. Dobra, no to trzeba będzie pójść zobaczyć tam niżej. Prawda, widać dużo kolców narysowanych, ale nie ma przebaczenia. Ja tam muszę iść zobaczyć. Ja chcę zwiedzać lokacje. Tylko teraz czy tutaj... A nie, tam nie wejdziemy nawet. Ała. Dobra. O, i znowu ci przeciwnicy. Którzy będą chcieli nas poubijać na każdym kroku. Nie wierzę, po prostu. No, nie wierzę. Tutaj nawet za wysokie skoczenie już oznacza śmierć. No. Okropne. Definitywnie nie lokacja dla mnie. Wiecie, ja tutaj strasznie nieostrożnie podchodzę do sterowania. Potem takie rzeczy się dzieją. A, jeszcze on, oczywiście. Bo jak można było jeszcze nie dorzucić tej wroga, który z łatwością może mnie ubić? Jakaś wajcha. Nie wiem, co jej wejchnięcie nawet zmieniło. Chociaż obstawiam, że pewnie otworzyło tam przejście dalej. Więc jej, mamy coś nowego. I ta sekwencja nie wydaje się być aż tak groźna, jak to miało miejsce wcześniej. Nadal nie należy do najprzyjemniejszych, jak tak widzę te kolce, ale... Co to chciałem? Może nie jest aż tak źle, jak mi się wydawało. Chociaż... Tak... Sama lokacja nie oferuje zbytnio... zachęty. Jeszcze drzewko. A tutaj, co ciekawe, muzyka się... wyłączyła. To taka, która ładna, co sobie grała wcześniej. A, sobie... dobra. Definitywnie tutaj trzeba zajrzeć. Wydaje się być jakimś takim... Nie. Okej, okay, chciałem powiedzieć, że wydawało się jakimś ciekawym miejscem, ale tu już zobaczyłem groźnych przeciwników, co trochę napawa mnie obawami. I mamy tutaj... Lowki? Co? Okej, okay, lowki. Klucz miłości. Wiecie, no... Wierzyłem, że wiem, do czego to służy. Nie udając idioty czy coś, no, znaleźliśmy... niedawno miejsce. O, proszę. Ale tak widzę, znaleźliśmy jakiś czas temu miejsce, które się nazywało... wieżą miłości, więc podejrzewam, że to do tamtego miejsca. Ale tak, czy chcemy tam teraz iść? Kurczę, no to jest ciężka decyzja. Ale powiedzmy, że skoro nawet znalazłem wyjście z tych ogrodów, to takie przyjemne wyjście, które da nam spore skróty na przyszłe podróże, to niech będzie, co mi tam... Zwiedzaniem ogrodów do końca zajmiemy się kiedy indziej, a teraz po prostu lecim. Do wieży miłości. W szczególności, że no... Lokacja ogrodowa jako tak ładna bardzo, nie zaprzeczę, ale... Wrogowie, których tam widzę, wydają się być w miarę wytrzymali, więc fajnie by było może... No podkreślam, może, tak potencjalnie, całkowicie. Tylko tak... Hipotetycznie mówiąc... No, mieć... Jak to wie, nawet jakieś tam... Lepsze przygotowania, typu... Nie wiem, więcej życia. Chociaż tak, i tak już zdobyłem tyle tego życia, że wątpię, żeby dużo więcej dało się zdobyć. Ale tak, więcej życia by było dosyć przyjemne. Patrząc na to, jak bardzo lamie i w sumie mi życie jest bardziej potrzebne od obrażeń. Ale tak, więcej życia, może właśnie większe obrażenia tylko. No z nimi to powiem szczerze, że ciężko będzie raczej. Bo z tego, co się orientuję, to chyba potrzebujemy kolejnego
go pale ore. A pale ore, inaczej blada ruda, raczej nie jest tak łatwo dostępna. I tak dwa kawałki już znowu odnaleźliśmy, co jest najprościej graniczące z cudem, więc te... Coś mi mówi, że mój limit szczęścia, jeśli chodzi o takie rzeczy, to się raczej wyczerpał i powinienem teraz, jeśli już, to polegać tylko i wyłącznie na swoich wątłych, ale jednak umiejętnościach przetrwania takiego, jakie jest tutaj teraz. A nie jeszcze liczyć na to, że dostanę jakieś dodatkowe wsparcia czy coś. Bo chociaż fajnie było, wiecie, mieć, nie wiem, trzykrotnie większe obrażenia, no co. Naprawdę jest taka smutna, że no, raczej nie ma co liczyć na to wszystko. To całe, jak to się nazywa. No, brak mi słów, no te blade rudy sami mówią, że to jest rzadki i cenny metal. A to, że znalazłem już 5 sztuk, no to jest też takie cud. Sporym cudem to jest. Pewnie i na standardy świata gry. Że można świata gry nie, ale na moje umiejętności to już tak. Znaczy dobra, z tym znalazłem też nie ma co przesadzać. Bo spora część to były jakoś nagrody za coś, co tak ciężko było po prostu nie dostać. Tak prawdziwe do znalezienia to było może jedna, max dwie sztuki. Ale niestety nie pamiętam, jak pozostałe zdobyłem. Poza tym, że jedna była z tego, który imitował mnie przez jakiś czas. Jedna była za Koloseum. Pozostałe to nie wiem. Co? Okej. Wieża niby miłości, a tutaj pełno różnych stworzeń w słoikach. Szczerze powiedziawszy, nie ogarniam. I nie podoba mi się to. Duży pokój. Tak. Nie podoba mi się to wcale, ani trochę. Nie podoba mi się to ani trochę, jak już mówiłem. Nie. Nie. Kolejny boss fight. Ja tego nie chcę. Ja nie chcę boss fightów. Ha, w ogóle ciekawa sprawa. Czy cokolwiek to coś jest? Patrzcie, że to też takie jakby ciemne ślady po sobie zostawia. To by sugerował, że może też jest spokrewniony z naszym bohaterem, bo jak nasze wszystkie takie ciemniejsze rzeczy to albo jakieś nasze pozostałości, albo dosłownie jeśli chodzi o istotę, nazywa się rodzeństwo. Więc tak. Podejrzewam, że też może być jakimś naszym dalekim wujkiem czy coś. Wiecie, oczywiście to jest tylko tak dla jaj mówione, nie mówię serio. Chociaż to, że jakieś pokrewieństwo może być między bohaterem a tą istotą jest prawdopodobne, ale... Nie ma co, wiecie, też tak przesadać z tym wszystkim. Okej, dobra, jeszcze trochę się podleczyć. Sama walka wydaje się dosyć prosta. Tak aż zdziwiająco prosta. A, okej. Nie ogarniam. To miał być boss? Serio? Wiecie co, teraz tak po tym momencie wydaje mi się, że do tych ogrodów powinniśmy zajrzeć już dawno, bo to było takie easy. Chyba głupio jestem nie sprawdzając tego wszystkiego. O, proszę! Dwa prawdziwe! Nie, to już musi być Ba? Trzy prawdziwe? Okej, i... Zebrano mapę kolekcjonera, przyciśnij... Cie... Więc... O... Okej... O... W sumie... Wow... My tak dużo pomijaliśmy tych... Cię... Pomijałem tyle tych robaczków. A teraz... wow. Wiecie co? Wow. Dobra, to jest naprawdę spory
piękny, fajny upgrade do moich możliwości. I tak. Wow. Chociaż z drugiej strony mnie to trochę martwi. Wiecie, jak tak to już widzimy. Teraz mamy chyba dosłownie na mapie widoczne wszystkie takie ważniejsze miejsca. Wiecie, co to najczęściej oznacza, jeśli chodzi o różne gry? Możliwość widzenia wszystkich znajdźków i innych tego typu rzeczy. No cóż, dla tych, którzy się nie domyślają, odpowiedź jest bardzo prosta, znaczy to mniej więcej tyle, co to, że zbliżamy się do końcówki gry. Więc... trochę to smutne, nie ukrywam, Hollow Knight jest bardzo przyjemną grą. Jakkolwiek ciężką, tak... No nie chciałbym go kończyć jeszcze. Ile jest rzeczy do zrobienia. Przyjemnie się w to gra. Oczywiście mam już inne gry, które mogą zająć miejsce Hollow Knighta, ale... ale no tak to będzie smutek, jak go zabraknie. No dobra. Znaleźliśmy dzisiaj kilku kolejnych, więc... na zakończenie w sumie tego wszystkiego... tak, na zakończenie dzisiejszego epizodu, bo i tak mam już 40 parę minut. Udamy się do tego gościa od robaczków, że tak to nazwę. Czyli idealnie mówiąc, czy inaczej mówiąc, odwiedzimy robaczki. Zobaczysz, odbierzemy geo. I tak, jak już odbierzemy geo i będzie to ogarnięte, to potem zakończymy epizod i następnym będziemy chodzić i poszukiwać zgub. Przynajmniej nawet tak będzie się nazywał kolejny odcinek, poszukiwanie zgub. Będziemy po prostu latać po graby kolegów, jak zwał, tak zwał. Dobra, nic nie przejmując się tym wszystkim, idziemy. I hej, tatusiek, czy tam w sumie dziadek, ciesz się, znalazłem twoje dziatwy. Jakokolwiek, dawaj to geło. Dzięki, dzięki, dzięki. I... Francisek, prawda? Nie. Nie! Serio? Serio? No nie. Nie. To są jakieś jaja. Serio? Nie. Nie, no nie wierzę. Po prostu wiecie co, nie. Miałem kończyć odcinek, ale... i coś się stanęło, nie. Po prostu nie. Ja tak nie mogę zakończyć. Nie zrobię wam tego. Oczywiście, że nie. Nie ma problemu. Idziemy. Idziemy, co? Zrobić, nie mógł naprzeć broń po raz kolejny. Ej, będzie super. Mówiłem o zwiększeniu obrażenia tutaj, proszę. Będzie jakieś kolejne zwiększenie, więc jej. I w ogóle. Super. W sumie, ciekawe jak teraz to będzie wyglądało. Bo wiecie, no... nie pamiętam, które to będzie ulepszenie, ale... zakładając, jak ja to zakładam od początku, byliśmy jedno obrażenie. Każde kolejne ulepszenie to jest jeden, to nie pamiętam, ile mam ulepszeń, ale... może jakąś różnicę będzie to robić. W sumie na obecny moment nie pamiętam, ile mamy już ulepszeń za sobą, ani nic. No dobra, nie, chwila. To da się wyliczyć. Pamiętam, ile kosztowało poszczególne ulepszenia. Jeśli chodzi o te wymogi. Pierwszy to w ogóle z naszego starego, tępego według opisu. Potem chyba pamiętam, że czytam opis. Za tylko geo byliśmy w stanie ulepszyć. Potem następne ulepszenie Pail Ore. Jeden. Potem dwie. Czyli mamy trzy ulepszenia, czyli zakładając, że tak to wygląda, jak mówiłem. W tym momencie bijemy cztery. I mamy takiego strażnika, dajmy na to na dwa ciosy, co? Zakłada, jakoby... jest strażnik miał co najmniej 5 życia. Więc tak, jeśli zdobędziemy jeszcze tam poruszenie, może w końcu będziemy pokonywać jakieś większą ilość wrogów na jedno uderzenie. A może to działa inaczej, w rzeczywistości to nie będzie 5, a jakaś inna liczba. Nie wiem, może każdy atak tak naprawdę zdaje 2 obrażenia, chociaż... taki grze jak Hollow Knight, kiedy nawet nie widać tych obrażeń i innych rzeczy tego typu, nie sądzę, żeby świat gry multiplikował to jakkolwiek. Wiecie, raczej to jest prosto wykonane, więc podejrzewam, że tak, że to próby na jedynkach. Dosłownie mówiąc, więc tak. Potencjalnie obstawiam, że biłem teraz 4 obrażenia. To w sumie sugeruje, że po ulepszeniu pewnie będzie 5. No chyba, że każdy kolejny ulepszenie działa jakoś inaczej. Okej, to mnie zaskoczyło. Pora naprawdę późna, nie ukrywam. A mi tu pies szczeka. Oczywiście nie jest aż takie zaskakujące, bo to jest, że tak nazwę, mój domowy pies, ale...
Ale tak. Zaskakujące, że w ogóle się odezwał o tej porze. O tej porze to najczęściej śpi, a... Wyszedłem oczyścić się głowę, czy tam umysł. Mnie długo wrócę. Jeśli masz coś bardzo... Coś, co musisz koniecznie sprzedać, spotkaj mnie przy fontannie. Przy fontannie, okej. Okay. Wiecie co, nie... Jako, że możemy zrobić takie ulepszenie, muszę po prostu posprzedawać. Czuję, że jeśli tego nie zrobię, to pewnie mi nie będzie stać na ulepszenie. Ale mniejsza. Co robisz na zewnątrz, w ten cały okropny deszczyk? Co w tym? Co robisz w tym? Miserable, to jest taki marnym rynsztoku. Imponująca fontanna, czyż nie? Wydaje mi się, żebyśmy mogli z nią bardziej podziwiać, gdybyśmy nie byli oboje ciągle moczeni. Ten rycerz tutaj był dosyć istotnym. Plakietka tu wspomina jego, czy tego poświęcenie. Co nosi ze sobą jakieś takie niepewne, takie jakieś tajemnicze, czy coś tego typu brzmienia. Pewnie spotkał jakiś okropny koniec, ale brzmi, ale to wszystko brzmi, jakby cel tego rycerza został osiągnięty podczas tego wszystkiego. We wszystkich relikwiach, tak, które zdobyłem, nadal muszę zobaczyć, czy nadal muszę jeszcze odkryć, co to było. Niedługo wrócę do sklepu. Jeśli bym został za długo, zostałbym zmyty do kanalizacji. No, chodź i odwiedź mnie, jeśli chcesz. Jeśli masz jakieś relikty, oczywiście. Nie lubię zbytnio rozmawiać. Okej, dobra. Nie musisz powtarzać dwukrotnie. Z chęcią to po prostu posprzedaję. Powiem szczerze, chociaż nie lubię nosić nadmiaru, bo zawsze boję się, że mogę zginąć i to stracić. Teraz jestem skłonny sprzedać wszystko. Undergrass Journal, tak, za 200. Co to? Dziennik podróżnika? Mam tak dużo ich w tym momencie. Ja się tylko zacznie odczytywać, będę najwyższym z uczonych martwego Holunest. Dam za 200. Oczywiście, że sprzedam. I co to jest? Dziennik podróżnika. Jestem pod wrażeniem, jak wiele ich zebrałeś. Musiałeś naprawdę bardzo dużo tego królestwa przemierzyć. I kolejny. Zobaczmy, czy coś więcej powie. Nie, już powtarzę się, czyli chyba to tyle. Teraz pieczęcie Hollow Nest. Wiecie co, będziemy mieli 9000. Ja już to widzę. Kolejna pieczęć Hollow Nest. Okej, w porządku. Niedługo ten sklep będzie po prostu przepełniony tym wszystkim. Nigdy się nie spodziewałem, że będzie ich tak wiele w okolicy. Jeśli tam takie pospolite, jak się wydaje przez ciebie, może za dużo je za nie oferowałem. Ja potencjalnie zdecydowanie za dużo mam tego pełno. Kolejna pieczęć Hollow Nest, dawaj ją tutaj. Nawet już nie chcę gadać. Kolejna pieczęć. Jesteś utalentowanym zbieraczem, czyli okej. Najlepszym, jakiego spotkałem. Jeśli dalej będziesz tak nadążył, obawiam się, że zabraknie miejsca w sklepie. To zabraknie, bo jeszcze mam dużo towaru. Pieczęć Hollow Nest. Okej, to już powtarza się, więc chyba skończyły się dialogi na to. Smutne, ale okej. I tak, widzicie to? 9000 osiągnięte. To jednak ten odcinek będzie jeszcze dłuższy niż myślałem. Ten królewski posążek. Posążek króla. Jeśli zobaczysz bliżej, zauważysz, że każdy z tych bożków jest delikatnie inny. Są tam jakieś ciekawe, czy tam drobne grawerunki, które wymagają trochę czasu, żeby je odszyfrować. Wydaje mi się, że każdy był przypisany do właściciela.
Spersonalizowany symbol królewski, nie wiem, czy to było królewska pieka, czy coś takiego mniejsza, nie chcę mi się teraz tego odczytywać. Jeszcze dodatkowy, tak, kolejny taki. Kolejny? A. Czy zwiedziłeś pozostałości jego pałacu? Jest tam, na dole, poniżej tego miasta. Na skalę macierzystej tego królestwa. Musiał to być imponujący widok w twoich czasach. Teraz tam nic nie zostało. Tak straszne rzeczy do pomyślenia, czy tam dziwne. Nie ma żadnych oznak walki na tych terenach. To wygląda, jakby całe to miejsce po prostu zniknęło. Królewski Bożek. Zawsze zastanawiałem się na temat prawdziwego wyglądu króla. Opisy są na temat dosyć takiej imponującej postaci ze wspaniale wykonaną koroną. Wydaje mi się, że jednak jest trochę błędów w tym wszystkim, albo to jest widealizowane coś tego typu. Mniejsza, nie chcę się już po prostu tego czytać, bo zmęczony też jestem trochę tym wszystkim. Więc zobaczymy. Królewski Bożek. Z tym, jak dużo ich dostarczyłeś, inni... Inni poszukiwacze reliktów pewnie będą myśleć, że oszalałem na punkcie króla. Kogo oszukuję? Będą tylko zazdrości mojej kolekcji. Znajdź więcej. I Arcane Egg na koniec. To wygląda na zwykłe jajko. To jest naprawdę bardzo cenny relikt z przeszłości, z czasów przed narodzinami Holmest. Zapłacę niewielką fortunę za to. Proszę, sprzedaj mi to. Dobra, sprzedajemy i zobaczymy, co na tym powie, bo tego chyba jeszcze nie dostarczyliśmy nigdy. O, mistyczne jajko, a? No to jest starożytna rzecz. Te relikty są naprawdę cenione, czy nagrodą w mojej profesji. Jest w nich ukryta wiedza. Ale... ciężko jest ją wydobyć. Naprawdę spora dawka wiedzy może być zdobyta z tego wszystkiego. Ta cywilizacja może określić się jako pierwsza, ale... coś innego egzystowało w tym miejscu przed Hollow Nest. Każde jajko oferuje niewielki przebłysk tej minionej ery. Wygląda to, że już nie masz nic więcej. I dobra, w takim wypadku wiecie co, no dużo już to minęło, a nadal jeszcze nie jesteśmy gotowi. Ponad godzinny odcinek wyjdzie, ale tak. Po prostu nie jestem skłonny tak przerwać. Muszę po prostu wam pokazać wszystko, co się dzisiaj wiąże z tym miejscem, z tymi rzeczami i tak dalej. O ile zostanie mi 9000 po ulepszeniu broni, to definitywnie zobaczymy jeszcze, co oferuje ta 9000 dotacja dla tamtej gościowy. Miejmy nadzieję, że to będzie warte uwagi. A skoro odcinek i tak będzie już strasznie długi, no to... wiecie, równie dobrze mogę załatwić wszystko za jednym zamachem i potem tylko się cieszyć z rezultatu, albo się wkurzyć, że te 9000 to... najgorzej po prostu wydane pieniądze ze wszystkich, które miałem wydane, kiedykolwiek. Niestety, osobiście bardziej się obawiam tego, że to będzie... marnotrawstwo, ale może być różnie. A póki co, zobaczymy. O, powróciłeś. O, widzę, że masz bladą rudę. Tak, fajny metal, wspaniały. A teraz dawaj pieniądze i wszystko, żeby cię uczynić mocniejszym. I proszę, zostanie. Więc proszę, dostajesz. I... dawaj, dawaj. O, jak sobie życzysz. Zajmij się robotą. Piękna scenka, gdzie trzy uderzenia. Widać naszego kowala robaka. I stało się. Przekuwanie jest ukończone. Twój gwóźdź, czy twoje ostrze jest dużo potężniejsze niż był do tej pory, czym nie było wcześniej. Tak potężny, jak tylko kiedykolwiek mógł być. Tylko w twojej bronie zauważyłem taki potencjał. Nareszcie jestem świadom piękna i majestatu czystego gwoździa, czyli czystego ostrza. Chciałbym pomyśleć
o tym, że tak ten moment nadszedł do mnie tak szybko. Ja muszę wyjść na chwilę na zewnątrz. Okej, okay. Dajcie chwilę, bo muszę sprawdzić w ogóle sterowanie. Jak otworzyć ekwipunek? To jest pod i. Okej. Okay. Dobra, bo muszę przeczytać ten opis po prostu. Czysty. Gwóźdź czystostrze. Ostateczna broń Hollow Nest. Wytworzona do perfekcji. Starożytne ostrze odkrywa swą prawdziwą formę. Okej. Okay. I co tu jest? Z wykutym, czystym ostrzem. Moja praca w tym... podczas tego życia się ukończyła. Moim ostatnim pragnieniem jest, by ujrzeć i poczuć uderzenie tego ostrza. Proszę cię, przetnij mnie. Jako mój ostatni moment w życiu chcę poczuć wspaniałe ostrze tej broni. Po tym całym czasie, po tym całej robociźnie, nie zasłużyłem sobie na to? Ale ja nie chcę. Nie ma żadnych myśli, niczego. Ale ja nie chcę. Nie. Ja wiecie co, nawet się on o to prosi, ja tego nie zrobię, ja nie chcę go uśmiercać. Smutne. Ale dobra, zobaczmy i... Nadal dwa uderzenia, serio. No nie ukrywam, w tym momencie się trochę zawiodłem. Ale dobra, wiecie co? Widzimy się za chwilę, musimy zobaczyć ostatnią rzecz. I na tym będziemy może już długo kończyć odcinka. No to jesteśmy. Kurczę, nie. Ja się nie spodziewałem tego wszystkiego. Chcesz prezent? O, chciwy. Daj mi geo, dostaniesz prezent. Zapłać za prezent. No, dobra, zobaczymy co z tego będzie. I okej. Okay. 9000 to jest takie bolesne. Co jest? Fuj. Wycisnęła coś z siebie. Fuj. I co to jest? Niezniszczalna chciwość? Chwila. Czy mi się wydaje, czy... Dobra, tu się powtarza. Niezniszczalna chciwość. Chwila. Niezniszczalna chciwość. Czy mi się wydaje, czy... Powoduje, że nosiciel zbiera więcej geo, kiedy pokonuje wrogów. Ta przypinka jest niezniszczalna. Dobra, wiecie co? Było tego warte. Było tego warte. Wow. I co już takim... przyjemnym podsumowaniem kończymy odcinek i coś. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło. W następnym epizodzie zbieramy zaginione graby i cóż, ja na tym kończę. I tak, to by było na tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. No i trzymajcie się, hej hej. A, i tylko jeszcze, tylko wspomnę, w następnym odcinku przekazuję jej kolejny przypinek. Nie wiem, który teraz, ale tak się zobaczy. I miejmy nadzieję, że następne też będzie chciała nam dać jako niezniszczalne. No, teraz już naprawdę serio, więc trzymajcie się i hej hej.